Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam, witam. Jest niedziela, 11 sierpnia i jesteśmy w Ciechanowcu. I moja wizyta poniekąd jest tutaj właśnie spowodowana świętem chleba, które corocznie się tutaj odbywa. Jestem pierwszy raz i to jest taki w sumie zbieg okoliczności, bo co prawda wybierałam się tutaj w te tereny, ale nie teraz. I ktoś z Was, widzów, napisał w komentarzu zapytanie, czy będę na święcie chleba w Ciechanowcu. W związku z tym, że mam mało czasu, nie czytam tych komentarzy, bardzo rzadko Agnieszka ten komentarz wyhaczyła, no i dzwoni do mnie i mówi tak: Renia, pod filmem masz komentarz z zapytaniem, czy będziesz na święcie chleba. Jakie święto chleba? Gdzie? No w Ciechanowcu. No i tak później właśnie dowiedziałam się, że 11 jest, no i jestem. Do końca praktycznie nie wiedziałam, czy tutaj się pojawię, bo Edziu pojechał w swoje strony troszeczkę odpocząć. No jak już wiecie, razem nie mamy szans się wybrać. I tak w sumie no ciężko było się zdecydować, ale Edziu do mnie: jedź, jedź. I rodzice mówią: no jedź, mówi, to jest jedyna okazja. Może więcej już na takim święcie nie będziesz. No i jestem, wypchali mnie i jestem. Tam właśnie zmierzam. Zmierzamy. Jak już sama nazwa mówi, święto chleba, jest tutaj ogrom stoisk z chlebem. No i powiem Wam, że byłam tutaj już kilkukrotnie w Ciechanowcu, w tym skansenie, w tym Muzeum Rolnictwa, ale zmieniło się ono tutaj teraz nie do poznania. Jedno wielkie targowisko, ale chleba. Ja uwielbiam próbować chleb. Jestem fanką chleba i powiem Wam, będzie tutaj ciężki wybór, na który się zdecydować. Jednak chleb będzie potem. Teraz pierwsze kroki kieruję ku kościołowi, który dzisiaj jest otwarty. Nigdy dotąd nie mieliśmy okazji zajrzeć do niego, do środka, bo jest to możliwe tylko z przewodnikiem, a dzisiaj jest msza, na którą zmierzam. Kiedyś w dawnych czasach, w czasach naszych dziadków, w czasach naszej młodości, każda większa praca, a zwłaszcza żniwa, zaczynały się i kończyły modlitwą, mszą. Trzeba było poprosić Boga o dobry plon, o zbiór tego plonu, aby udało się zdążyć zebrać to, co w przyszłości będzie chlebem, a na koniec podziękować za to, że udało się zebrać plon i zrobić z tego zebranego plonu chleb. Msza się zakończyła, no i mam teraz okazję po raz pierwszy wejść tutaj razem z Wami do tego kościółka starodawnego, zabytkowego. Dzisiejsze święto jest świętem chleba. Dzisiaj mamy chleby różne, okrągłe, prostokątne, kwadratowe. Formy są wymyślne, tak samo i smaki są już przeróżne. Pszenne chleby, chleby żytnie, chleby mieszane z dodatkami owoców, różnego rodzaju nasion. Kiedyś był jeden, był chleb pszenno-żytni wypiekany w tradycyjnym piecu i jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek taki chleb tradycyjny, dawny jadł, to jego smak będzie pamiętał po kres ostatnich swoich dni. Choć chleb jest chlebem i każdy jest dobry, chleb jest ostatnią rzeczą, w której to można wybrzydzać, przebierać, to jednak ten tradycyjny z naszych lat dziecinnych jest po prostu niezapomniany. Żeby powstało to najpierw musi być to
ziarno pszenicy, która jest wrzucana w ziemię i o którą trzeba później dbać, trzeba uprawiać to pole, trzeba dużego wysiłku, odpowiedniej pogody, sprzyjającego losu. No i przede wszystkim każdy kiedyś wierzył w to, święcie był przekonany, że opatrzności Bożej. Dzięki Bogu chleb rósł i dzięki Bogu ten chleb można było zebrać. Jak już takie zboże urosło, dojrzało i było gotowe do koszenia, to oczywiście przychodził czas żniw. Wszyscy pamiętamy je ze swojego dzieciństwa, niektórzy z własnego doświadczenia, a dzisiaj też wiemy, jak one wyglądają. Dzisiaj są kombajny, nowoczesność, praca jest zdecydowanie lżejsza i całkiem inaczej się do niej podchodzi, często już nie kultywując dawnych tradycji, nie podtrzymując tego, co pielęgnowali nasi dziadowie. Ale dziesiątki lat temu, kiedy jeszcze całej tej cywilizacji nie było, zaczynano do żniw przygotowywać się bardzo pieczołowicie. Były obrzędy, było pomodlenie się, przeżegnanie i oczywiście odpowiedni ubiór, odpowiedni strój. Na tym poletku rośnie żyto i to tutaj zaraz będą się odbywały tradycyjne żniwa, staropolskie żniwa, takie jak większość z Was pamięta, takie jak towarzyszyły niejednemu z Was, a tam stoi warmianka, młocarnia, która młociła snopki, przy niej również są już snopki, jest maszyna napędzająca na pas. I wiecie co, ja to wszystko pamiętam, taka maszyna była u nas, miałam wtedy kilkanaście lat, jeszcze żyła babcia, żył dziadziuś i jak przychodził czas żniw, wszyscy ubierali się w białe koszule i do tych żniw przystępowali. Oczywiście pierwsze były skoszone snopy zboża i one były na takim wozie, jak tam widać, przywiezione koło młocarni. Rzucało się cały snopek i ten taki prostokąt, który widać pomiędzy napisem warmianka a tymi cyframi, tam wpuszczało się rozcięty snop i zboże było wymucane, odwiewane były plewy od ziarna i tyłem wylatywało czyste ziarno do worów. Ja to pamiętam, słuchajcie, miałam, tak jak mówię, kilkanaście lat i stałam na tej maszynie, babcia zawsze puszczała do środka, a ja rozcinałam snopy z wozu, na maszynę rzucał kuzyn bądź dorosłe osoby, a ja te snopki podawałam. Wtedy to była praca katorżnicza, a dzisiaj, no wspominam to z rozrzewnieniem, wszystko kuło, swędziało, bo kłosy zboża kują, a najgorzej jęczmień. Jęczmień to było niemiłosierne przeżycie. No i idą kosiarze, żniwiarze. Zabrali mi. Zobaczcie, prawdziwe, tradycyjne kosy. Tak wyglądała kosa mojego dziadka. Tak ją pamiętam, z takim pałąkiem, który to odkładał pięknie skoszony łan zboża. Tak to wyglądało kiedyś, można jeszcze zobaczyć to na filmach, chociażby chłopi ubrani byli w lnianą odzież, lniane koszule, lniane spodnie, dlatego że były one przepuszczalne, przewiewne, no i przede wszystkim biały kolor, kolor czystości, kolor odbijający promienie słoneczne. To też wbrew pozorom miało ogromne znaczenie. Cała rodzina, zabierano ze sobą nawet te najmniejsze dzieci, które tradycyjnie pilnowane były przez rodzeństwo, przez osoby starsze. Jeżeli nie było komu pilnować takich dzieci, to one żały sobie gdzieś tam na miedzy, tak by co jakiś czas ktoś mógł dojrzeć takiego maleństwa.
Do początku XX wieku sierp był podstawowym narzędziem rolniczym, stąd też ma sierpień, od sierpia. Kiedy zaczął być wypierany przez kosę, wykorzystywano go już przede wszystkim do zbierania zboża zakośnikami. Teraz Państwo widzą, jak coś takiego się odbywało. Kosa żniwna na Podlasiu używana była do lat 60., 70. XX wieku. A, w tym pokoju. Nie nauczyła się. Nie nauczyła się. Ja to muszę robić tak szczęśliwie, byle miałaby kosy. No i tutaj już teraz jest koszenie żniwiarką. Jest ona z roku 1960 bodajże 8 czy 9, już teraz nie wiem. I tak to wyglądało. My mieliśmy w domu snopowiązałkę, ale też były takie motowidła, z tym, że one nie szły z ukosa, a szły w takiej jakby w takim młynku. I też szła kosa, podkaszało, motowidła nagarniały. I szło to do wiązania przez maszyny. To już była snopowiązałka, była nowocześniejsza, bo ona sama wiązała snopki. Tutaj te snopki musieli wiązać żniwiarze. A to, co było przed chwileczką tutaj stawiane z kwiatami, to przepiórka. Stawiało się to już na koniec, po skoszeniu przez żniwiarzy zboża. Ustrajało się to kwiatami, oczyszczało z ziela, kładło się pieniążek, zwiastować to miało właśnie dobrobyt, urodzajne plony, no i przede wszystkim czyste od ziela zboże. A na koniec widzieliście, jak dziewczynę ciągali wokół tej przepiórki, to też taki był rytuał, że na koniec żniw najmłodszą, najładniejszą dziewczynę chłopacy łapali i wokół przepiórki ciągali. Oczywiście takiej dziewczynie zwiastowało to powodzenie u chłopaków i było dobrą wróżbą. Dziewczyny niby uciekały, ale w duchu każda myślała i pragnęła, aby to właśnie ją złapano i wokół tej przepiórki ciągano. Z żniwy w Płocku, ale po próbach, które zrobiono w gospodarstwie doświadczalnym w Leskowie koło Płocka, okazało się, że te maszyny całkiem dobrze sobie radzą w trakcie żniw. Wiązanie powrósła. Skierowano większą ilość osób. I wiązanie snopka powrósłem. Pamiętam też, wiązałam takie powrósła, dziadek mnie uczył. Dociskało się snopek, powrósłem oplatało i wpychało się je w środek tak, aby snopek się nie rozleciał. System tak produkcję na dobre znowu dopiero w 1949 roku. I początkowo to było tylko z tym symbolem Z5. Przeprodukcja to pana zabezpieczenia w długich czasach.
minął, zboże zostało zebrane, wymłócone, dożynki się odbyły, ale to jeszcze nie koniec procesu powstawania chleba. Takie ziarno wymłócone, zebrane, zgromadzone w spichlerzach trzeba było zmielić. I na samym początku było to bardzo prowizoryczne. Wykorzystywano do tego celu dwa kamienie. Jeden w kształcie misy, drugi był już okrągły do pocierania ziarna, do miażdżenia tego ziarna, żeby je rozdrobnić. Zobacz, ile ziarna. Kamień i drugi kamień i też najprostsza prowizoryczna metoda rozcierania ziarna na mąkę. Sypało się garść ziarna w taką misę kamienną, o ile to tak można nazwać, i drugim kamieniem pocierano do momentu, aż ziarno się rozdrobniło i mogło stanowić coś w rodzaju mąki. A tutaj są, zobaczcie, żarna, kamień, który jak był obracany, mielił zboże i tutaj wylatuje już przemielone. Dzieci mają siłę, jak się okazuje, są ich pokłady siły niespożyte. My dorośli często wysiądziemy, a oni dalej będą kręcić i mieć siłę. Fajnie, że dzieciaczki tutaj też przychodzą, interesują się. No i z jakim zapałem to robią? No już bracia idzie. Już idziemy. Stawał to coś. Jak widzieliście, kamienie z czasem ewoluowały i powstały żarna, z którymi to ten chłopiec świetnie dawał sobie radę. I fajnie, że rodzice dzieciaczki przyprowadzali. Dzieci było bardzo dużo, miały frajdę, zapoznawały się z historią, z techniką powstawania chleba i jest to lekcja super historii właśnie dla ludzi, którzy z tym nie mieli styczności. No a wiadomo, że dzieci, no skąd mogą to wiedzieć, jak tego nigdy nie widziały. I te żarna już zdecydowanie lepiej funkcjonowały, ułatwiały pracę, bo przy mniejszym nakładzie siły uzyskiwało się to samo, co trąc kamieniem. A po żarnach przyszedł czas na młyny. To już w ogóle ułatwiło pracę, unowocześniło mielenie zboża, można było zmielić je szybciej, więcej, można było uzyskać już różne gradacje mąki, a co za tym idzie, chleb delikatniejszy, bardziej miękki i taki bardziej aksamitny w smaku. Ale to też jeszcze nie koniec procesu powstawania chleba. Trzeba było jeszcze go wyrobić i taki prawdziwy chleb był na zakwasie. Wyrabiało się go ręcznie i ten chleb to miał smak. Tak naprawdę dzisiaj większość ludzi nie zna już smaku prawdziwego chleba, bo to, co jest nam serwowane w sklepach, w marketach, to niestety chlebem już często nazwać nie możemy. To jest produkt chlebopodobny, ale trzeba szczerze powiedzieć, że z chlebem on naprawdę nie ma nic wspólnego do czynienia. Prawdziwy chleb był na zakwasie. Zakwas musiał być odpowiednio przygotowany. Chleb również był zagniatany, on wyrastał i później taki chleb wkładało się do specjalnie wyplatanych koszyków, a później już te koszyki zostały zastąpione blaszkami. I ja też pamiętam już blaszki, koszyków nie pamiętam, ale takie koszyki do chleba pamięta moja mamusia. Były w domu prababci, chociaż tutaj, tak jak mówię, ja nie pamiętam. No i ten chleb oczywiście trzeba było odpowiednio upiec, umieć to zrobić, bo to też nie była łatwa sztuka, taki chleb wypiec. Piec musiał być dobrze nagrzany,
drewno odpowiednio przygotowane, wysuszone, bo jeżeli dało się drewno mokre, niestety piec źle się napalił i później wychodziła klucha, nie chleb. Tak samo, jeżeli nie było odpowiednio drewno wypalone, zrobiony żar, no to chleb się spalił i był wąglik przypiekany. Mojej mamie też udało się kilka razy taki wąglik przypiekany zrobić, jak nieodpowiednio przygotowała piec. Także to nie była łatwa sztuka, ale chleb z takiego pieca, już mi ślina cieknie i podejrzewam, że wielu z Was również, taki świeżo wyciągnięty i ta walka o tą pierwszą piętkę, o tą dupkę tego chleba, oj, kto był pierwszy, ten lepszy, bo jak się ktoś spóźnił, to niestety już tej piętki nie jadł. U mnie pamiętam, jak mama wyciągnęła chleb, to wszystkie chleby były poobrzynane ze wszystkich stron, z jakich się dało. Mamusia dostawała szału. No, ale kto tam patrzył, że mama będzie się złościła? Ukradkiem tu żeśmy skubnęli, tam skubnęli. A później mama przyszła, jasny gwint by to trafił, już żeście chleb poobskubywały. Tak było i to był prawdziwy chleb. Teraz weszłam do młyna. I tutaj jest piec, w którym pieczono chleb. Za pomocą takiej łopaty ten chleb się później wyjmowało, bo włożyć to było łatwo. Blaszki były jeszcze zimne, wystygnięte, no ale już jak chleb się upiekł, to wszystko było gorące i trzeba było za pomocą łopaty taki chleb wyciągać. Tutaj jest coś w rodzaju takiej przegartaczki, przegartało się żar, żeby był równomiernie rozłożony, żeby równomiernie piekł. Pamiętacie ten taki chlebek prosto z pieca, nie? Ja też pamiętam, mama zawsze piekła, co prawda piec był inny, no ale to jest młyn i w młynie tak właśnie wyglądało. Tutaj są skrzynie z mąką, koszyki do wypiekania, do wyrabiania chleba. W takie koszyki się chleb wyrabiało, tak to wyglądało, przetak, sitko, które moja babcia też miała i do dzisiaj takie sitko mam, pospolicie mówiła na to przetak. I zobaczcie. Boże, prawdziwe zboże. Przemielone, z którego powstaje to, co najcenniejsze, chlebek. Waga. I wory jutowe. W takich worach pamiętam, jak tata z młyna przywoził mąkę i przechowywały ją się później w takich skrzyniach. Takie skrzynie też u nas były i na strychu ta mąka stała. Tak to, kochani, było. Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, że wielu z Was przeniosło się w czasy swojego dzieciństwa, do czasów wspomnień Waszej młodości, a ci, którzy tego nie pamiętają, zapoznali się z pracą, jaką kiedyś wykonywali nasi przodkowie, jak ona była ważna, jak rytualnie się do tego podchodziło i przede wszystkim, jak była ciężka. A mimo to ludzie potrafili się cieszyć, radować, współpracowali, pomagali sobie. Dzisiaj często to zatracamy. No i tak na koniec życzę Wam wszystkim, abyście potrafili być sobą, współpracować, cieszyć się z takiej wspólnej pracy, nawiązywać te relacje, pomagać sobie, bo to buduje, to łączy ludzi, a dzisiaj niestety jesteśmy pozamykani w sobie, odizolowani, a już o pomocy drugiemu bezinteresownie to można zapomnieć. I ja Wam tego życzę, takiego powrotu do normalności, do dawności. I żeby dane Wam było spróbować prawdziwego chleba, taki jak był kiedyś. I przede wszystkim, żeby nigdy na Waszych stołach, w Waszych domach nie brakło chleba. Tego Wam, kochani, życzę. Do następnego. Pa, pa!